Cześć, dzisiaj się spotykamy przed kościołem romańskim z XI wieku, Capo Ponte, Lombardia, Włochy, na moim Sentiero Italia. To, co myślę, że jest fascynujące tutaj, to są te drzwi. Jak słyszę drzwi, myślę o drzwiach życia. Myślę o tym, co daje nam życie. I to jest taki główny temat dzisiejszej właśnie Ewangelii. Może dzisiaj trochę będzie tak filologicznie, ale i bardziej się skupię na poszczególnych zdaniach i wyjaśnieniu. Uważam, że ten tekst jest piękny, jeżeli go dobrze zrozumiemy. Być może sprowokujecie te do dalszych rozmyśleń, z tym się podzielić na końcu w komentarzach. Będę za to bardzo wdzięczna. Więc wracamy do rzeczy. Życie. Życie i dusza występują w dzisiejszym tekście. A właściwie w oryginale greckim, jak sprawdziłam, cały czas jest użyte słowo to samo, psyche. Psyche jest tłumaczeniem z kolei, z takiego kontekstu kulturowego, słowa hebrajskiego nefesh. Nefesh jest darem. Nefesh nie możemy posiadać. Nefesh jest życiem, które dostajemy. Dostajemy kompletnie za darmo. Nic nie możemy za to zrobić. Czyli w ogóle koncepcja taka, żebyśmy zdobyli cały świat. No, wydawałoby się, że świat to jest dużo. To jest nic nie warte w stosunku do tego, czym jest nasze życie. Tak bardzo cenne jest nasze życie. No dobrze, a dlaczego Jezus mówi zatem o stracie tego, o tym, że jeżeli ktoś będzie chciał zachować to życie, wydawałoby się, że to normalne, to straci je. Tam jest ciekawe słowo użyte, sosa, czyli takie forma czasownikowa, która odnosi się do słowa tego właśnie Zbawiciela. Kto chce zbawić swoje życie, kto chciałby na przykład, nie wiem, zapłacić za to życie, znaleźć jakiś sposób, żeby po prostu go mieć pod kontrolą, w ręku. Czy nawet, powiedzmy, chciałby udowodnić, że to on je posiada. Po prostu traci je, bo on nie jest dawcą tego życia. I potem jest jeszcze ciekawa rzecz. Jezus mówi, że właściwie co możemy tak to z tym życiem robić? Właśnie, żyć. A co to znaczy żyć? To być z blisko z dawcą życia, czyli naśladować Jezusa, naśladować, być z Nim w ścisłej łączności, iść za Nim, czyli brać swój krzyż. Na moim Sentiero Italia to jest ten plecak, wydaje się, że mały, ale swoje waży. Czyli jest dla mnie takim symbolem. Biorę to, co dzisiaj, to, co jest na moich jakby barkach, to, co wszystkie z tym związane, trudności, wyzwania, to, co dzisiaj się dzieje w Sienosie. Idę z Nim w ścisłej łączności. Czyli podsumowując, dzisiejsza Ewangelia skupia się na życiu. Przepraszam, to też część życia. Skupia się na życiu, skupia się na tym, że nie możemy go zinstrumentalizować, nie możemy go zachować, możemy go tylko tracić dla Niego, żyjąc z Nim i w Nim. To tyle na dzisiaj w tym przepięknym miejscu. Cześć.